Witam serdecznie na kanale Wita Rod. Osoby spod znaku lwa, witajcie kochani, im się kłania. Cześć. To czytanie jest dla Was na czas od 17 do 23 lipca 2023 roku. Na pracę i na miłość. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam do subskrypcji. Tak byś się po prostu zorientował, czy te czytania są również dla Ciebie, ponieważ one są ogólne i nie zawsze wszystko może współgrać z każdym. A tak naprawdę po jakimś czasie można się tego dowiedzieć. Oczywiście osobom, które subskrybują, które piszą komentarze, ślicznie dziękuję, że jesteście, że mnie wspieracie w każdy możliwy sposób. No fajnie by było, jakbyście się jeszcze na e-mail odzywali. No, jeżeli chciałbyś, czy chciałbyś prywatne czytanie, zapraszam również do kontaktu poprzez e-mail, to tak przy okazji. Dobra, zaczynamy więc od pracy dla Was, moi drodzy. Główna energia dla Ciebie, lwie, w tym temacie, co tutaj przychodzi. Kochankowie i giermek denarów. Mam wrażenie, że tutaj jesteś przed jakąś decyzją. Wiesz dobrze, doskonale wiesz, że tutaj będziesz musiał się jeszcze wiele nauczyć w jakimś temacie, jeżeli chcesz coś zmienić. Zobaczę, dlaczego kochankowie wyszli. Tutaj być może jest ktoś, kto podoba Ci się w pracy. Zobaczmy, o co chodzi. Może chodzi o współpracę. Nowy projekt. Zastanawiasz się, co zrobić w danym temacie, temacie, który Cię nurtuje, z którym chciałbyś pójść do przodu. No, tutaj... No mam wrażenie, że jesteś przed dzień podpisania jakiejś umowy. Jednak jest tu jeszcze wiele znaków zapytania. Nie jesteś pewien, czy dobrze zrobisz, podpisując coś i jesteś przed właśnie wyborem. Tutaj mamy urzędy, tutaj mamy sytuację, gdzie jeszcze wszystkiego nie wiesz. To jest taki czas, gdzie być może masz urlop, gdzie zastanawiasz się nad nowym wyjściem z jakiejś sytuacji, chcesz coś nowego stworzyć, gdzieś indziej się zatrudnić niż tam, gdzie jesteś, ponieważ tutaj jest ten wybór w kochankach. No, czuję tutaj niepewność, niepewność, nie wiem, co zrobić, nie mam wszystkich informacji, coś na takiej zasadzie. Co do Ciebie przychodzi, wiem? Cesarzowa. Czyli taka energia, może chodzi o kobietę, która może Ci w jakimś zakresie pomóc. Może to jest Twoja szefowa, być może to jest ktoś, kto ma wpływ na Twoje decyzje. Zobaczmy, o co chodzi. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, tutaj właśnie ktoś do Ciebie przychodzi. Tu widzimy współpracę z tą osobą, zwycięstwo. Być może ta osoba coś zaproponuje Ci w tym tygodniu i staniesz przed jakimś dylematem. Co odchodzi? Co odchodzi? Jednak tutaj widzę zwycięstwo, więc warto byłoby współpracować z tą osobą. Co odchodzi od Ciebie? No, czwórka buław. Czwórka buław. To jest, słuchajcie, takie spotkania w swoim gronie. Nie wiem, czy tutaj
Jakaś współpraca w domu, coś koło domu, praca w domu, odchodzi. Myślę, że ty już wiesz, czego chcesz i ta energia po prostu od ciebie odchodzi, bo już postanowiłeś coś w tym zakresie zrobić. Być może zostawiasz jakiś temat na później. No tak, to jest takie bicie się z myślami, obserwacja. No wciąż lew nie wie, co zrobić. Wciąż widzę tutaj osobę, która stoi przed jakimś dylematem. Jednak przychodzi ktoś, kto pomoże ci pójść z jakimś tematem do przodu. Warto będzie tej osoby posłuchać. No dobra, zobaczmy, jaka jest rada. Dziewiątka mieczy. No widzę, że tutaj lew nawet chyba nocy nawet nie wysypiasz się. Są noce nieprzespane. Tutaj jakoś tak ciągle wałkujesz jakiś temat w głowie. Tutaj jest rada, by odpuścić, by nie... Myślę, że nic jakby to martwienie się, to te noce nieprzespane, to ci nic nie pomoże, wręcz przeciwnie, nie będziesz miał świeżego umysłu i nie będziesz mógł jakby tworzyć czegoś nowego, ponieważ będziesz zmęczony po prostu. Warto by odzyskać, uzyskać równowagę wewnętrzną. No dobra. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia. Kryształowe przesłania aniołów tym razem na pracę. Zobaczmy, co aniołki mają dla lwa do powiedzenia. Jakie przesłanie na ten tydzień? Jak podejść powinieneś, no może nie powinieneś, warto byłoby podejść do sytuacji, w jakiej się znajdziesz, tak? Zobaczmy. Okej, mamy tu apatyt. Postęp zamiast perfekcji. Nie porównuj się do innych, ani nie osądzaj siebie. Zamiast tego skup się na tym, jak daleko zaszedłeś i na wszystkim, czego się nauczyłeś. No, piękna karta. Doceń to, co masz, lwie. Myślę, że na siłę to raczej nic nie uzyskasz, wręcz można nawet stracić, więc podejść ze spokojem do tematu, który cię martwi, tak? Dobra, zobaczmy, co teraz w miłości. Ogólna energia dla ciebie na ten czas. No proszę, proszę. Mamy i tutaj gierunka denarów i trójkę kielichów. Tutaj widzę kogoś, kto obserwuje jakąś imprezę. Na pierwszy rzut to tak właśnie wygląda. Taką niepewność widzę u tego mężczyzny. Tutaj ktoś bardziej myśli o kasie niż o zabawie. Być może będziesz zaproszony na imprezę, a ty, a nie, bo mam tutaj ważniejsze rzeczy do zrobienia. Zobaczmy, dlaczego trójka kielichów. No, możesz być zaproszony. Być może ty chcesz zaprosić kogoś. Ja tutaj taki widzę kogoś nieufnego. Kogoś przyglądającego się. Tak jakbyś nie wiedział, czy możesz ufać osobom, z którymi chciałbyś się spotkać, które może cię zaproszą. Czy no może już zaprosiły na spotkanie. Zobaczmy. Trójka kielichów. Tutaj mamy kapłankę. Dlaczego kapłanka? Ja tutaj widzę, że taką sytuację, że lew idzie na imprezę, tutaj widzi
osoby, z którą kiedyś był. Czyli była ta osoba kochanką, tak? Która spełniała jego marzenia. Zobaczmy, o co chodzi tutaj z tym paziem. Ten narów. No tak. To jest taka walka wewnętrzna. Mamy tutaj również trójkę denarów, czyli co? Impreza, ludzie i tak dalej. To tak wygląda, jakby lew nie był zainteresowany tym faktem w ogóle, że ktoś być może czeka na niego czy na nią. Należałoby sobie tę energię odwracać. Być może jesteś singlem czy singielką, czy być może jesteś w związku. W każdym razie, jeżeli jesteś w związku, to myślę, że chodzi tutaj o to, że być może będzie osoba, o której no, ta druga strona nie wie, z którą miałeś czy miałaś romans. Wolisz zająć się pracą. To taką sytuację widzę u osób, które są w związkach. Jeżeli jesteś singlem, mam wrażenie, że ty wolisz zająć się pracą, niż pójść na tą imprezę, ponieważ będzie osoba, o której nikomu nie wspominałeś, czy nie wspominałaś, że być może byliście razem kiedyś, tak? No dobra, no taka energia tutaj przychodzi, może taka sytuacja przyjść. Co do ciebie przychodzi, lwie? Sprawiedliwość. Przychodzi ktoś spod znaku wagi. Nie wiem, czy to jest ważne, no ale no tak to tutaj wygląda. Przychodzą jakieś sprawy sądowe, jakieś dokumenty do ciebie w tym tygodniu. Nie wiem, czy tutaj jesteś po rozwodzie. Przychodzą jakaś decyzja sądowa. Tutaj mówimy cały czas o miłości, chociaż lew może być zaobserwowany zupełnie czymś innym. No, a z mieczy, siódemka mieczy. Przychodzi sprawiedliwość, przychodzi rozmowa. Może okazać się, że ktoś przyzna się do błędu komuś. To też tak może być. Komuś spadną różowe okulary i tutaj sprawiedliwość kogoś dosięga. A co odchodzi? Odchodzi królowa mieczy. Odchodzi osoba albo energia. Zależy, jak postrzegasz królową mieczy. No to może być, możesz to być ty. Być może jesteś osobą po jakimś porozstaniu, po rozwodzie, po jakimś takim, jesteś sam czy sama. Ponieważ tutaj przychodzi decyzja sądu, że już ten rozwód się odbył, tak? Może też tak być i tutaj już ta decyzja i ta energetyka odchodzi. Widzimy propozycję tutaj. Widzę no, parę. Ewidentnie widzę parę. Tutaj odchodzi. Tutaj ktoś coś decyduje. Jesteście po rozmowie z kimś i wy już wiecie, na czym będziecie stać. Coś odnośnie sądu. Coś, jakieś rozmowy. Ta rozmowa oczyści atmosferę, niezależnie czy jesteś w związku, czy jesteś singlem, singielką, nie wiem. Chodzi o jakąś rozmowę. Być może ktoś się z was zdecyduje pójść na tą imprezę. Może kogoś spotkasz takiego, odejdziesz od pracy, a mówię, a dobra, trochę muszę wyluzować, trochę się odchamić i idziesz na tą imprezę. I tutaj możesz spotkać kogoś do związku. Tutaj mówię o osobach, które czują się osamotnionych w związku długoletnim. Tutaj mówię o osobach, które nikogo nie mają i mogą kogoś spotkać.
w tym tygodniu, więc no naprawdę są mnóstwo różnych sytuacji. Jaka jest rada? Czwórka denarów. Czwórka denarów mówi, byś zaczął coś robić, bo to jest taka stagnacja. No jeszcze sobie zobaczę, dlaczego ta czwórka denarów nic nie rób? A może dziel się? Zobaczę. No tak. A z buław. Wiesz co, idź na tę imprezę, rozerwij się, pobaw się, może kogoś poznasz, spotkasz, wyjdź do ludzi, niech cię zobaczą, jakim jesteś wartościowym człowiekiem. Warto będzie w tym tygodniu po prostu odejść od pracy. Mam wrażenie, że lew, już patrząc na tygodnie wstecz, ciągle bardziej zapracowany niż, niż w zasadzie chodzący do ludzi, bawiący się. Ja tutaj lwa bardziej widzę, pracującego, zastanawiającego się nad tym, co zrobić, żeby jeszcze więcej zarobić, jakoś zainwestować. Tak widzę lwa ostatnio. No. Ale zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia na miłość. Od 17 do 23 lipca. Psa u lwa. No. Zaufanie. Zaufanie. Zobaczmy, o co chodzi. Momencik. Jest to moment, w którym powinieneś wykazać się zaufaniem. Czasami odpowiedź na pytanie nie brzmi tak ani nie. Bywają sytuacje, w których najlepiej jest nie wiedzieć, co cię czeka. Dzięki temu cud w przyszłości może zamanifestować się przed nami w pełnej krasie. Zupełnie jak u dziecka rozpakowującego prezent, częścią magii naszego życia jest odnajdywanie przyjemności w odkrywaniu od niespodzianek. Zaufaj, że twoje anioły przygotowały dla ciebie coś wyjątkowego, nawet jeśli nie mogą ci teraz zdradzić, co to dokładnie jest. No, zaufaj górze, zaufaj przeznaczeniu. Ja to tak rozumiem. Myślę, że powinieneś pójść za głosem intuicji, lwie, a mam wrażenie, że to, co się wydarzy, będzie dobre dla ciebie. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Bawcie się dobrze, realizujcie swoje marzenia. I do następnego razu. Pa!